TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Tomek, dzisiejszy mecz był pożytecznym sparingiem przed urlopami? No myślę, że tak, bo trenerzy założyli, że trenujemy jeszcze troszeczkę dłużej. W przyszłym tygodniu jeszcze mamy dwie jednostki treningowe, także ten tydzień praktycznie pod ten mecz przygotowywaliśmy się normalnie tak w lidze. Praktycznie ten mikrocykl niewiele się zmienia. Myślę, że to też było na plus dla zawodników, którzy się chcieli pokazać, tych testowanych, bo dobrze cały tydzień przetrenować zespołem w takiej normalnej formie, nawet w tym okresie roztrenowania, że później to zwiększyć sparingiem. Ponieśliście dzisiaj straty. Cieszycie się ze zwycięstwa, natomiast straty ponieśliście, bo dwóch zawodników zeszło dzisiaj z kontuzjami. No to jest ten największy minus tego sparingu, bo na pewno piłka nożna to jest sport, w którym kontuzje są wkalkulowane, ale szkoda, że akurat to się stało teraz, w samej końcówce jakby tego okresu roztrenowania, bo nawet jeżeli jest to mniej poważna kontuzja, to ten proces leczenia jest dość niewygodny. Wiadomo, rozjeżdżamy się na święta, urlopy, a teraz czy Noi, czy tam Rudy muszą szukać konsultacji lekarskich, ewentualnie jakiejś rehabilitacji, żeby jak najszybciej być gotowym, najlepiej od pierwszych treningów. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno te najbliższe dni wiele powiedzą. Za wami długa, trudna runda. Myślicie już o tych urlopach, o świętach? No myślę, że tak, bo tak oględnie żeśmy sobie policzyli teraz w szatni. Nagromadzenie tych meczy było spore, szczególnie w tym jednym miesiącu ta dawka spotkań była końska, szczególnie dla tych zawodników, którzy grali praktycznie w pełnym wymiarze. Myślę, że jest potrzebna ta przerwa, przede wszystkim też, żeby zresetować tą głowę. Na pewno lepiej się będzie odpoczywać, patrząc w tabelę jakby i patrząc na pozycję, na której skończyliśmy my tą rundę, ale mówię, no teraz ważny okres przed nami, żeby się wyczyścić głowy, jakby zregenerować, praktycznie zaleczyć mikrourazy i w pełni wypoczęty i gotowy do pracy przyjść na początku okresu przygotowawczego.